razem grubsza sprawa. Dlaczego grubsza? Kto od kogo jest grubszy i jak bardzo? I dlaczego poszły na to grube miliony euro? To będziemy wyjaśniać. Mój dzielny brat jest już tam w nurcie i zaczyna akcję. Tu jest takie fajne miejsce, może ja tutaj spróbuję. To może. Zobaczcie. Generalnie ważne, żeby osad był drobny. Poczekajcie. Bo inaczej by się zmieni. Czekaj, ja to wstawię, zaraz coś zetnę. Głęboko wcisnąć do samej ziemi. No ale nie widzę nic. Ty jako znawca, jak wchodzisz w takie miejsce, to ile potrzebujesz czasu, żeby małża wyłowić? Bo jestem bardzo ciekaw. Dojść do brzegu i pomacać. Tak? No. Dojść do brzegu i pomacać. To no, znów pytanie, po co to urządzenie takie skończy? Ono, dlatego, że w niektórych górskich rzekach one tak samo występują w Bystrzu. I tam będzie je dobrze widać. I tam będzie je widać przez coś takiego. Znaleźliśmy się w rzece skójek gruboskorupowych. Tak. Lichostoi prawdziwej. Tak. I głównie one tu będą. Ta skójka to jest jedyna, która występuje w górskich rzekach. I ona się nie bez kozery nazywa gruboskorupowa. Dlatego, że ona ma bardzo grubą skorupę i jak to Bystrze się na przykład toczy w czasie powodzi, czy rzeka przesuwa kamienie, no to jej nie zgniata. Zasada jest taka, gdzie szukać, nie? Tu mamy główny nurt i tam będą kamienie, tam ich nie będzie. Tu jest drobny osad, mogą być, ale najlepsze miejsce jest w korzeniach. Najbliżej brzegu. Słuchaj, wiesz, rewelacja. Rewelacja. Mam już 4. O. Jedna mi wypadła. Naprawdę. To są pierwsze moje skójki. To bardzo ładne nawet. Tak się... że się tak wyrażę, świetnie wybarwiły i w ogóle nie są niczym zarośnięte i w ogóle czyściutkie. O, dzielny łowca, znowu ma jakąś zdobycz. Ona żyje w takim środowisku, że to jest praktycznie papier ścierny. Piasek cały czas przepływa i szlifuje tą muszlę. No i tam, gdzie muszla jest najstarsza, no to jest najbardziej wyszlifowana. Jest wyszlifowana. One rosną od maja do września, a potem nie rosną. A ile żyją? Mogą żyć nawet do kilkudziesięciu lat. To jest pierwszy rok, to tutaj. To jest drugi rok, to jest trzeci rok, to jest czwarty rok. No i w tym roku urósł tyle. Będę musiał zdjęcie zrobić i fajnie, bo będę od razu mógł wiedzieć i jak będę komuś pokazywał, że ten małż ma 5 lat. W sposób małż, który siedzi tu gdzieś zagrzebany, odnajduje pokarm, i w ogóle odnajduje. Czy on reaguje na to, że o, jest obfitość pożywienia? No on się ustawia w miejscu, w którym pokarm sam do niego przypływa. Ach. Więc to są takie miejsca, gdzie jest prąd, ale słaby taki, żeby na dno opadały cząstki, ale ciągle napływały nowe. Najpierw pokarm dostaje się na wejściową część syfonu, gdzie są takie rzęski, które uniemożliwiają dostanie się jakichś organizmów niepożądanych czy za dużych cząstek, niepotrzebnych rzeczy. Potem dalej jest pokarm segregowany na skrzelach. Następnie przedostaje się właśnie w stronę otworu gębowego i tam jest wchłaniany. Małże są cenione przez ludzi za to, że filtrują wodę, bo to wpływa na oczyszczanie wód. No dobrze, ale jeżeli chodzi o zanieczyszczenia chemiczne, no to one chyba ani nie mają z nich pożytku, ani nie mogą rzeki z nich oczyścić, nie? Jeżeli zanieczyszczenie chemiczne pojawi się w wodzie, to wtedy reagują zamknięciem się, odcinają się od tego. To one są w stanie zorientować się, że płynie coś, co jest toksyczne? To jest po prostu błonka, nie? No, właśnie. To jest bardzo delikatna
tkanka, która jest na wierzchu. W związku z tym, jeżeli cokolwiek jest w parzy, to na tej zasadzie one natychmiast to czują. Druga rzecz, że jeżeli są jakiekolwiek zakłócenia tlenu, no to on jest duży, on to natychmiast czuje i zaczyna się dusić, no i wtedy się zamyka, usiłuje przetrwać. Ale właśnie, to jeden szczegół mi się nasuwa, bo jak jest zamknięty, to on oddychać nie potrzebuje? On oddychać potrzebuje i jeżeli nie może się otworzyć, to się udusi. Są to filtry oczyszczalnie, ale jak dalece się mogą one w oczyszczalnie posunąć? No więc to też jest tak, że małży nie ma. Bo dlatego, że myśmy powinni we wszystkich rzekach mieć dużo. Bo to powinno być tak jak w tych naturalnych rzekach, jak w Biebrzy, jak w Sanie. One powinny być wszędzie, w dużej ilości. Natomiast w większości rzek małży nie ma. Katarzyna, na siebie popatrujemy trochę ze wstydem, bo myśmy się uczyli w szkole o małżach, tylko że niewiele z tego zostało nam. No to z niejakim wstydem musimy cię prosić, żebyś nam wyjaśniła, kto to taki ten małż. To ja może pokażę przy okazji. O. To jest małż. Jest bardzo różny od tych zwierząt, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo z jednej strony bardzo prosty, ale z drugiej, ponieważ różni się bardzo od tego, co na lądzie spotykamy zazwyczaj, to wydaje nam się skomplikowany. Tutaj jest szczelina, przez którą wysuwa się noga i to umożliwia zwierzęciu rycie w gruncie i przesuwanie się. Noga, a więc ma nogę. Tak jak ślimak, bo to mięczak. Jak ta noga daleko się wysuwa z tej skorupy? Zależy się od wielkości małża, ale to interesuje, czy mi się uda sfotografować właśnie małża z nogą. Tak, on potrafi. Wygląda jak wystawiony język, no to mniej więcej. Ma nogę, a czy ma głowę? No głowy niestety nie ma, ale część głowową posiada. To jest głowonóg, więc ma jedną. Nazwa mówi za siebie. Czyli jakaś głowa jednak jest. Jedna bryła to jest, można powiedzieć. I część głowowa jest tutaj i w niej znajdują się zwoje nerwowe odpowiedzialne za najważniejsze funkcje organizmu. Pamiętam z lekcji biologii, bo dostałem na to dwóje. To będę wiedział, że mam węzły. Jak się mówi o żywej istocie, zwłaszcza tak dziwnej jak małż, no to się musi wyłonić kwestia on i ona, albo on czy ona. Więc krótko, czy te istoty mają płeć? Mają, to są samce i samice, jasno określoną, nie ma z tym problemu. Natomiast problem jest tego rodzaju, że one muszą, żeby się rozmnażać, muszą żyć w grupie. Z zapłodnieniem jest sytuacja, wydawałoby się, beznadziejna, dlatego że samiec wypuszcza plemniki do toni wodnej po prostu. No i mamy dziesiątki metrów sześciennych wody, no i jakie jest prawdopodobieństwo, że taki plemniczek trafi do samicy, a ona jeszcze ma 60 tysięcy jaj do zapłodnienia, w związku z czym powinna dostać 60 tysięcy plemników. Samce, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo zapłodnienia, to produkują takie struktury, to jest kuleczka, wokół której gromadzą się plemniki. Kilkanaście tysięcy plemników i on coś takiego wypuszcza dopiero w toń wodną. I one są znacznie mocniejsze, one się szybciej poruszają, one pływają bardzo szybko, aktywnie, no i przede wszystkim nie są zjadane przez drobne ustroje we wodzie. To są takie pociski męskie, to można im tego pozazdrościć. Tak, to jest... I to nie jeden plemnik, tylko grupa. Tylko tysiące i to jest taka grupa szturmowa. Przed nami jest tajemnica, czy ciężarna jest samica.
No jest, czy nie jest? Zobaczymy. To zaraz zobaczymy. Tutaj sobie weźmiemy taką jedną. Sameczkę. No, ale to też ty i tak musisz zobaczyć, bo ja nie poznam, czy ona jest ciężarna, czy nie. Tak bezpośrednio nie można poznać. Tak bezpośrednio się nie da poznać. To mamy skójkę. Z jednej strony brzuch, z drugiej strony brzuch, tak tam. No Boże, taki skalper, patrzy, straszne. Ale jej się krzywda chyba nie dzieje. No, nie powinna. No, no troszeczkę wody się polało. Tak. Weźmiemy tylko odrobinkę, starając się nie uszkodzić za bardzo skrzela. Tutaj widać glochidia, czyli larwy tej skójki. No mi to się ewidentnie to kojarzy z takimi oderwanymi, ale takimi samymi szczypcami jakiegoś owada, które tutaj tak za po chwili się zamkną i złapią. Ja widzę, że dla mnie to są obcęgi bez trzonka, ale tak naprawdę to robi wrażenie, że to jest sama otwarta gęba z dwoma zębami i nic więcej. Dokładnie. Proszę. Sama gęba bez tułowia, bez niczego, tylko po prostu sama taka rozwarta gęba z ostrymi zębami, bo to widać rzeczywiście prawie jak kolce. Wiecie, nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Taka larwa ma taką długą, lepką nić, która jest wrażliwa na dotyk i ona po wyrzuceniu do wody i dotknięciu czegoś, ona się zaczyna kurczyć. I wtedy ryby najczęściej łapią takie nitki płetwami. Jeżeli on płetwą pociągnie taką nitkę, no to przyciąga do siebie tą larwę i larwa się wtedy wczepia najczęściej w płetwę. Siedliska, które zajmują morze, są nietrwałe. One mogą zarosnąć roślinnością, może je rozmyć rzeka, może je zniszczyć obsuwanie się ziemi. To trzeba założyć, że każde siedlisko prędzej czy później zostanie zniszczone. Aha, czyli trzeba się czegoś uczepić. Tak, trzeba się czegoś uczepić i gdzieś odpłynąć i skolonizować nowe miejsce. Dlatego tych młodych jest tak wiele, to idzie w tysiące, dziesiątki, setki tysięcy, dlatego żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że to potomstwo padnie gdzieś na jakiś nowy grunt, gdzie uda mu się przeżyć. Widać, że los małża, w tym przypadku naszego bohatera czy bohaterki skójki gruboskorupowej, zależy od losu ryb, tak. Prawda? Jak tak. Najściślej. Ryb, jak się rybą powodzi, tak. To powodzi się i małżą. Tak. Ta rzeka nazywa się Biała. A dlaczego ona nie jest w ogóle biała, nawet na 1 cm2? Mamy pogodę burzową, ona wzięła całe błoto z gór, no i na razie to błoto nią płynie, dopóki wezbranie nie opadnie. Ale w normalnych warunkach to ona przepływa przez takie pokłady takiej glinki, która nadaje wodzie białe zabarwienie, no i dlatego ona robi takie wrażenie białej rzeki. Ja próbuję dojść, dlaczego ta rzeka stała się terenem rekolonizacji skójki gruboskorupowej. W projekcie udrożnienia Białej i odtworzenia korytarza ekologicznego dla różnych organizmów najważniejsze na początku były ryby, które miały tą rzeką pływać, a którym przeszkadzało w poruszaniu się w swobodnym rzece, przeszkadzały progi wybudowane przez ludzi. No i zgadzmy, ruszył projekt ochronny, bo ty mówisz udrożnienie, ale to nie chodzi o regulację rzeki, tylko coś odwrotnego. Udrożnienie dla przyrody, dla ryb. Tak, żeby, no. Żeby mogły przemieszczać się, migrować w górę i w dół swobodnie, a równocześnie, ponieważ na rybach podróżują małże w postaci larwalnej, miało to sprzyjać temu, by małże rozprzestrzeniały się w zasięgu podróżowania tych ryb. Osiągnęliśmy teraz sedno, nie dno, ale sedno, to znaczy dno też, bo to jest sprawa w jakimś sensie denna. Czyli projektowi ku ochronie ryb sekundował automatycznie niejako projekt ochrony skójki gruboskorupowej i małży w ogóle. I były jeszcze inne ważne elementy tego projektu, takie jak odtworzenie korytarza swobodnej migracji rzeki, tak by ona mogła procesy hydrologiczne realizować w taki sposób, by koryto tworzyło się w sposób naturalny. Są takie odcinki, na których umożliwiono rzece taką pracę, takie działanie. Odtwarzano też łęgi w dolinie i siedliska dla gatunków, które w dolinie żyją, oraz stanowiska kumaka górskiego przede wszystkim.
Myśmy stworzyli takie miejsca, wynaleźliśmy raczej, odnaleźliśmy w tej rzece, w których były odpowiednie warunki, gdzie te małże mogły przebywać, na obszarze tego odcinka rzeki, tego kawałka koryta, w którym one już nie występowały. Potem wsiedlaliśmy dorosłe małże w te miejsca. W hodowli. One były brane stąd, bo tu ich jest dużo, dorosłe były brane stąd, a równocześnie w hodowli otrzymaliśmy młode. I w następnym roku te młode też już wsiadaliśmy na te przystanki, wprowadzaliśmy. To będziemy teraz znakować małże do telemetrii, tak? Dobrze mówię? Dobrze, tak. Jest to jeden ze sposobów znakowania, bo można małże znakować na różne sposoby, w zależności od tego, do czego nam jest to znakowanie potrzebne. No tutaj widzę na skorupce jest jakiś numer. To rozumiem, że to jest stary numer, to jest stara metoda, tak? Tak, taka tradycyjna metoda, najprostsza, tylko nie trwała. A teraz jest telemetria i to jest metoda znacznie chyba prostsza, chociaż nie wiem, czy prostsza, ale no może łatwiej się znajduje, prawda? Znajduje się łatwiej, ale jest droższa. To trzeba pamiętać, to jest bardzo droga metoda. Dlatego się wykorzystuje do takich specjalnych celów, na mniejszą skalę na razie. I w tym wypadku tutaj na białej stosowaliśmy ją po to, żeby wybrać dla małży, które będziemy wprowadzać do rzeki, jak najlepsze miejsca. Same małże miały nam to pokazać. Dlatego przyklejaliśmy im radionadajniczek, właśnie taki jak tutaj. No właśnie, to ja teraz chcę sobie tutaj sprawdzić, jak to się robi, spróbuję to zrobić. Dobra. No i jak słychać? Sygnał jest, odczytuję go całkiem wyraźnie, więc chyba jest wszystko w porządku. Za jakiś czas wrócimy, zobaczymy, gdzie poszedł. No tam powędrował, wybrał z danego odcinka rzeki właśnie to miejsce, czyli ono jest dla niego najlepsze, już dalej nigdzie nie wędruje. I w to miejsce, w tego typu miejsca wiedzieliśmy, że można wprowadzać już namnożone małże, tak żeby odbudowywać tutaj na tym niezamieszkanym przez małże odcinku, odbudowywać populację krassusa. Jestem ciekaw losu ludzkiego. Jak się wasze życie toczyło, zanim zaczęło się jakoś toczyć życie małży? No. Szło się z tymi przyrządami wodnymi, albo płynęło na pontonem czy kanuł i przepatrywało się po prostu brzeg, czy gdzieś te skórki nie występują. A często na piechotę po prostu? Przeważnie na piechotę. Na jesieni, jak przesiewaliśmy te osady, wtedy wiedzieliśmy, że jest sukces, bo są młode. To troszeczkę jak rodzice szukający zagubionego dziecka, tak, się zachowywali. Tak, I podobne emocje tym jako zrobiły. Emocje były ogromne i tu w ogóle kwiki były, że jest, to rany, rozmnaża się. O, to się wyobrażam. Te małże są już wszędzie, to znaczy one są już rozprzestrzenione na dużych odcinkach, już tworzą same ławice i to znaczy, że ta populacja już funkcjonuje w naturalny sposób, już nie wymaga żadnego wspomagania. To jest jedyna taka rzeka, można powiedzieć, no, skórkowo-gruboskórna w Polsce w tej chwili, a w Europie? Jedyna nie jest. A tam, gdzie się udała taka akcja? Są prowadzone głównie dzięki wsparciom funduszy europejskich takie projekty odtwarzania i rekolonizacji siedlisk dla małży albo odtwarzania samych populacji. W różnych krajach jest kilka takich projektów, ale tego typu, gdzie by było kompleksowo odtwarzany korytarz ekologiczny w całej dolinie, to szczerze powiedziawszy nie słyszałam, więc chyba to jest jedno z nielicznych takich miejsc. No to znaczy, że odnieśliście sukces na skalę europejską. Jestem bardzo ciekawy, czy nam się uda tutaj coś znaleźć. W ogóle powinno być bogato, bo to jest strasznie żyzne zbiornik. No, to tak jakby się w zupie mieszkało, to nie ma lepiej, nie?
coś kopnąłem. A ja na coś stanąłem. To jest skójka, tak? No to fajnie. Ale to... A to jest inny gatunek. To jest skójka? Malarska. Malarska. Czyli trzeba powiedzieć, że ten, że to starorzecze, znaczy tutaj, to jest bogate, w Małże generalnie. No. Ja nie spodziewałem się, że tutaj całe dno będzie jakby wymurowane tymi małżami. No, no coś niesamowitego. Jak chodziłem, to była małża na małży prawie. To mi się wydaje, że to jest skójka. Tak. Że to jest? To jest Szczerzyja Pospolita, to jest Szczerzyja Wielka. Czym to się różni? Do mnie najbardziej przemawia cecha taka, że ona tutaj jest z przodu jak nóż fiński. Takie ma wycięcie. Jest tu taka zakrzywiona do góry, takiego maryjka. Nie? Natomiast ta Szczerzyja Wielka... Ona jest bardziej taka obła tutaj, tak? Tak, tak, tak. Na ochronę skójki gruboskorupowej i jeszcze drugiej skójki perłorodnej wydano na same projekty ochronne 64 miliony euro. To jest prawie nie do uwierzenia dla szarego człowieka. Tak, tylko że trzeba wziąć pod uwagę, że małże to jest grupa, co do której podejrzewamy, że ona ma istotne znaczenie ekologiczne. Że to rzeczywiście ma wpływ na środowisko. Że to nie jest tak, że jak jeden gatunek wyginie, to innego zastąpi. Że ta grupa jak ginie, to z rzeką czy zbiornikiem wodnym dzieją się złe rzeczy. Ono rzeczywiście, to zwierzę dla człowieka coś robi. Czyści wodę, wodę pitną, wodę słodką, która jest dla nas najważniejszym zasobem, jaki obecnie istnieje. Ważniejszym od ropy naftowej, węgla, energii atomowej i wszystkich tych innych rzeczy. Ale ciekaw jestem, czy to nie fakt, że skójka gruboskorupowa stała się taką gwiazdą salonów naukowych, was przyciągnął do niej czasem? Nie, dlatego, że to było zwierzę nieznane zasadniczo szerzej. To znaczy, gatunkiem znanym była perłorudka, dlatego, że ona rodzi perły i to było znane od historycznych czasów. Zresztą małże traktowano użytkowo, można było gęsi karmić, czy tam jakieś świnie, czy robić guziki i to było takie zwierzę, na które nikt nie zwracał uwagi. Dopiero teraz, jak od XIX wieku począwszy, zaczęto regulować rzeki, wtedy się zorientowano, że czegoś w tych rzekach brakuje, że coś tam było, bardzo dużo tego było i teraz nie ma. No i się zaczęła panika, czy to dobrze, czy to źle. No i z drugiej strony się okazało, że ta grupa jest kompletnie nieznana. No w zasadzie nic o niej nie wiadomo, poza takimi zupełnie podstawowymi informacjami. I to dla naukowca jest strasznie ponętne. To jest cenniejsze od pereł być może. Tak. Od tych pereł, która dałaby nam skójka perłorodna. Dlatego, że badania innych grup, one posuwają wiedzę trochę. Natomiast jak się bada małże, to się skacze jak w butach siedmiomilowych. Co krok, to odkrycie. No i to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Skójki nie łączą się w pary, małże nie łączą się w pary. No ale wy się połączyliście. Czy może małże was właśnie połączyły, czy były jakimś tam łącznikiem. Jedni dają sobie pierścionki, abyście sobie może przynajmniej jakieś muszle dali. Znaczy, myśmy się poznali... Na pewno nad wodą. Mieliśmy tego samego promotora. Aha. I on promotor właśnie, was połączył? Nie, nie. I on właśnie mi powiedział, że tu jest dziewczyna, która się zajmuje ślimakami. Ona tam właśnie nosi jakieś jaja, gdzieś tam coś hoduje. A tak zastanawiam, że ja w życiu nie widziałem jaja ślimaka, jak jajo ślimaka wygląda. Tak się tak zacząłem przypatrywać, no i tak już zostało. Po tym, co żeście mi powiedzieli, to zaczynam widzieć związek między słowem małż a słowem małżeństwo.